Dzień dobry, witamy was w pierwszym vlogmasie! Hello, hello, jesteście na kanale Enjoyment Family, ja jestem Krzysiu, Marta, a to jest Miki. I dzisiaj zaczynamy od otwarcia kalendarza adwentowego, za chwilę cofniemy się w czasie. Zabieramy się za pakowanie kalendarza adwentowego. Tam mamy taki wielki karton, bo Mikołaj dostanie właściwie cały kalendarz adwentowy. Zaraz pokażę wam, z czego się będzie składać, ale będzie to takie wszystko spójne, że otwierając kolejne okienka, czy tam woreczki, będzie miał kolejną część niespodzianki. O, tu mamy całe pudło dla Mikołaja. Asia może pokazać woreczki. Tak sobie poszłam na łatwiznę. Jest tu jakiś sznurek, niby kamerki. Tak, zobaczymy jak to się sprawdzać. I to dźwignie, co tu jest w środku. Także otwórzmy to. Ja nie wiem, czym to zmieścimy, Asia. Do tych woreczków? Patrz, jaka myjnia samochodnia. Ja pierniczę. Zobaczcie to. To będzie największa jego radość, że codziennie będzie auto i tak. Myjnia, parking. Tak. Tu pomogami. Dobra, Asia, która wyciągamy pierwszy, to taki kalendarz adwentowy dla nas najpierw. Nie zmieści się. No też tak. No bo to, wiesz, to i tak będę dzieliła na mniejsze części, no nie? Ale super! Ma pana w końcu! Nie. No to przecież on będzie piszczał. Jezu, tu jest nawet magaśnicę, no nie mogę! No nie, to nie ale fajne! Ekstra! Jezus Maria, no to najlepsze co mogłaś wymyślić na Nicholsona. I to jeszcze jedzie jakby po torze. Może one wszystkie pasują. Magnesy mają. Nie pamiętam, myślałam, że tylko ciufcie mają. Ty, Asia, patrz. Wąż, no, mega. To jest nowe? Nowe. Okay. Nie wiem, no niepoużywane miało być, wiesz, takie trochę. No ma tu gdzieś jakieś zarysowania, tu na drabinie czy coś. No ale co to jest, nie? Asia, musimy to wszystko wyjąć. Zobacz, ile mamy torów. Chyba, że autka damy mu do tego, do woreczków i takie elementy, a tory no to dodatkowo będzie się udać, bo to się nie zmieści do woreczków. Podzielimy ile mamy właśnie autek, tak, żeby w każdym dniu było jakieś autko. Tak, akcesoria, nie? A tory to właśnie dodatkowo, bo żeby tory się... to nie ma znaczenia. Jak się tym jaram, nie? To jest takie gąbki w ogóle. To na tym widać, że to jest używane. On się będzie tak cieszył, że wie, że to się wszystko otwiera. Tak. Bo on już jego to jara. Znaczy jara. Mnie też tu jara błądzi. Stacja taka wielka. Ja pierdzielę. I to się mu to wszystko otwiera. Ja i może tam... Kumacie, że to wszystko co tutaj mam kosztowało 500. Wszystko, te wszystkie rzeczy. I to chyba jest na dźwięk. Nie. Spoko. No. Ale fajnie. I fajnie, bo z jednej strony policja, a z drugiej strony jest. I tu też wjeżdżasz właśnie tym, nie? Przez tory. Drabina, hydrant. O, roboty drogowe. Nie ma szans, że nam to wejdzie. W ogóle te nam te duże nie wejdą. Aż większe korki lutowe. Jest. I tu, patrz, to jest na to. Tylko jest gumką no. Spięte. No co ty gadasz? O. No nie mogę. To mi nie idzie. Czadowe. I teraz na wywrotkę, o, albo na wagonik. Pięknie, ej, ty to masz wprawę. No jakby nie było tyle auto, nie to. Asia, popatrz, Asia, popatrz. Asia, popatrz, Asia, popatrz. Ale to się też fajnie człowiekowi bawi z takim dzieckiem, bo jesteś bardziej kreatywny, nie? Tak. Bo możesz mu jeszcze... On w ogóle jest kreatywny, bo on ma taką fajną wyobraźnię już. Dużo jest jojo tych aut, które on lubi. Nie wiem jak to zapakujemy generalnie. Też nie ma to jeszcze. Musimy to podzielić na 24, no? Może porobił dziś. Nie no, tematycznie. Ja pierdzielę. Ja jestem świetną mamą. Jestem matką roku. Kolejny. On robi wszystko. Jemu się nawet tutaj popatrz. Jezus, popatrzcie. Asia, popatrz, popatrz. Czekaj, bo ja tutaj mam, ale Jezus, popatrz. On śpi za ścianą i temu się nie możemy tak grzeć. Włożyłam to tak, bo mi to ten i tu... Policja? Z tymi... Jezu, on uprącha takie auta. Asia, to nie jest koniec. A to jakieś platformy są. Asia, kamienie, zobacz, kamienie, można wozić kamienie ciufcią. Będziemy wozić kamienie ciufcią. Tylko to będę miała na dole. Masz? Że tylko to będzie na dole. Pod garaż jest. O, słuchajcie, dziękujemy. Ja nie wystawiam komentarza, muszę mu wystawić komentarz. On kocha tak układać to. Ja pierdzielę, drugi ciuchcia. No nie. Jaki czas. Ale to się fajnie łączy. Jeszcze tam masz to? Przegięło. Tytuł ja może na przyszły rok monety będzie wkładał, monety. Dobra, pierwszą część mamy zakończoną, nawet sprytnie poszło. W każdym woreczku będzie jeden samochodzik, bo to będzie dla niego największa frajda. I teraz dokładamy do tego trasy, a te duże rzeczy będę dawała mu po prostu osobno. Jeszcze jest helikopter. To daj to i tu razem, a ten... To dam, bo to tak nie pasuje do tego. Tu daj do przyczep. No, dobra. Dobra, to ładujemy teraz do woreczka. Albo zobaczcie. Jezus, co ty gadasz? Odkryłyśmy nieodkryte samochody. Tu dam. Dobra, pierwsza część spakowana. Jesteśmy z siebie dumne. Teraz trasy, bo to jest najważniejsze, żeby te autka miały po czym jeździć, no nie? Chociaż one już same w sobie spoko. Jestem ciekawa, czy Hot Wheels i reszta też będzie do tego pasować. Moja siostra jest tutaj mistrzem tego wszystkiego, koordynatorem całej tej imprezy. Nie czuję bólu. Nie czuję. My już po wczoraj nie czujemy bólu. Już miałam tyle razy. Czekaj. No, chodzi o to, żeby tutaj się... Żeby nie było wszędzie tej taśmy, nie? Kalendarze adwentowe praktycznie skończone. Krzyś już ma założony cały kalendarz. Mikołaj też ma zrobiony, tylko trzeba go uzupełnić tym wszystkim, co tam jest, ale to już zrobię później, bo na razie przyjechał szwagier, więc idziemy na dół. Także dzień pełen gości. Natomiast Asia wszystko skończyła, jeszcze biedna, poparzyła się klejem na gorąco. Wczoraj ja też sobie poparzyłam rękę. Mam taki plęskierz, a nawet go już nie widać. Asia ma trochę gorzej, bo ma cały palec wskazujący, także szałpał, ale wygląda to super. Biedny plasterek. Skąd miałeś plasterek? Krzychu i wyciągnął, bo się zaczął krzyczeć. Aha, biedna. Właśnie opowiadałam tą historię. Idę się tylko z Sepkiem przywitać i... No, a to możesz sobie włożyć później, bo teraz nie wiem, czy jedziemy. No, chyba tak, wiesz. A wyłączyłaś klej? Tak, wyłączyłam. Dobrze, nie mieliście nic jutowych w tych, bo cały klej przechodzi przez to... Przechodzi, nie? Palec, że ja biedna. Paruszek grzebuszek, biedna. Jak mi się potrafię uchwać? O, a... Ojej, jak? Mogę ci mój pożyczyć? Nie, bo taki śpikulec. Mój dziarz, mam śpikulec. Co tam jest? Krowa? Krowa? To jest baran. Baranek tam jest. Tak. Tam daleko jest baranek, zgadza się. Mama, chodź. No jestem tu. Patrzę. Tam jest baranek, tak? Nie, krowa. Krowa? Wydaje mi się, że to jest baranek. Mikuś, chodź, mamy dla ciebie niespodziankę. Już nie przedłużając, zauważył. Widzisz to? Co to jest? Każdego dnia możesz otworzyć jeden prezent. Tak. Teraz wybierzesz sobie z tych wszystkich prezentów jeden. Pokaż jeden. Tu. Który chcesz? Ten, tak? To jest twój prezent na dzisiaj? Chcesz rozpakować? Dobra. Możesz rwać targetę papier. Ciekawe, co ty wygrałeś dzisiaj. Co to jest? Chyba to jest myjnia. Myjnia samochodowa? Mama, tam auto. Tak, idziemy myć auta? Fajne? A co się mówi? Tam. No nie, to jutro. Dzisiaj jeden, jutro następny. Dzisiaj jeden prezent. Tak? Jutro będzie kolejny. Widziak? Oj, spadł dach. No, założysz. Świetnie. Nie, brawo, Mikołaj. Musisz sobie to trzymać z boku, bo tak to wyrwiesz ten daszek. O tak. Dla ty? Ach. Wiemy, że dostajemy po jednym buziaku dziennie, co na mnie. To co, idziemy przetestować? Otworzysz jeszcze tacie? To tutaj sobie połóż. Tu połóż i otworzysz tatusiowi. Tak. Otwórz tutaj tą szufladkę. No, delikatnie otwieraj i zobaczymy. Co tam tata dostał? Moje? To są te? Tak. Znalazłaś je? Gdzie one były? Nie, moje. Nie, to jest tatusia. Czemu po angielsku? No bo nie było polskich. 30 minut masażu. To jest tatusia, damy. Ty masz myjnię, tak? Każdy dostaje swoje prezenty. Teraz to zamykamy. I moje ulubione holsy, znaczy ulubione praktycznie wszystkich, bo Martusia też je bardzo lubi. Tak. Asia też je lubi, a nigdzie ich dostać nie dało się. I teraz otwieramy mamusi kalendarz adwentowy. Mamusia ma takie retrospekcje z dzieciństwa. Marta zawsze lubiła Harry'ego Pottera, nawet miała wszystkie tomy książek. Tak. I zobaczymy, co tam. Ale super, jak to, możesz zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Czekaj, otworzymy delikatnie. Co to może być? Powinnam się to tak popakować, żeby każdy był już zawinięty. Tutaj coś jest, wyjmiesz? Mamy. Co ty gadasz? Nie mogę tego otworzyć! To jest jakieś dziwne zaklęcie. Strasznie mocne. Może tu trzeba zaklęcia użyć. O ty, no możliwe. Co tu pisze? Czekaj. Harry Potter. Co ty gadasz? Trzeba użyć zaklęcia. O, proszę. Dziękuję. To prawda, totalnie mi nie pasuje złoto do srebrnego, ale muszę zdjąć tamtą. Będę czekała. Prawdopodobnie coś jeszcze tutaj będzie. Dziękuję. Proszę bardzo. Wszyscy zadowoleni. O, wezmę sobie holsika od razu. Chcesz holsika? Mikołaj, chcesz liznąć holsika? Chcesz polizać? Dam ci już polizać. No to polizaj języczkiem. Ale nie tylko języczkiem. Polizaj. No. Nie do buzi, polizaj. To jest taki lizak, pamiętasz lizak? No, jakie? Proszę, tata, pycha! Bierzesz mi ten, myjnię i idziemy na dół? Myją, no to pokaż, jak działa myjnia, no. Weź sobie autko. O. Myju, 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 myju. I popatrz. Musimy pojechać na taką myjnię, bo on jeszcze nie widział. On jeszcze nie widział, no. Mikołaj, jeszcze nie widziałeś takiej myjni i musimy ci to pokazać, jak to działa. Działa. Działa, czyste. Kolejne auto trzeba umyć, nie? Myją, myją, no super. Okej. Super. Okej, teraz możesz każde auto umyć. Jest akceptowane. Tak, mamy już dwa auta umyte. Bierzemy następne. Tutaj mama zrobiła myjnię. Ale nie było aż tak super. To co, to my nie demontujemy? Nie, no zostaw mu, on ją lubi. On tam jeżdża i robi tak. Tak? Auto, myję. No dobrze, myjesz. To już jest trzecie umyte. Tak. I teraz następne możesz myć. Które jeszcze nie jest umyte? To nie jest umyte? No to wkładaj i zobaczymy. Tu nagram, jak przejeżdża. O, ciach, ciach, ciach. Czyste jest ijo, ijo? Może teraz to żółte? Tak, to jest żółte. Myju, myju, myju. Pan tutaj pan. O, czyli teraz leci samolotem, tak? Jak się to pan nazywa? Jak ma na imię? Przemilczy, on zawsze przemilczy. Ma jakieś imię? Jak się nazywa ten pan w samolocie? Pilot. Pilot się nazywa. Taki pan, który steruje, nazywa się pilot, jak pilot do telewizora. To powiesz pan pilot? Pan pilot, pan. Świetnie. Świetnie. I teraz możesz mówić, pan pilot wsiada do samolotu. Wsiada? Pięknie. Miju, miju. Zniszczone? No, to było najbardziej zniszczone. Jeszcze jedno takie autko. Reszta jest jak nowa. Czyli ja tu nie widzę, że to jest zniszczone. Nie. Nawet bym nie powiedział, że to jest używane. To co, wszystkie wymyłeś? O nie, chyba mi się wydaje, że któryś się wybrudził. O, ten się wybrudził, Mikołaj. O, trzeba go wyczyścić. Mokre. Mokre jest od błota. Powiedz no. Błoto. A kto wsiada do samolotu? Pan. Pilot? Pan pilot. Powiesz pan pilot? O nie, pan nie ma. Nie ma? Ups. Kto musi sterować samolotem? Kto steruje samolotem, Mikuś? Pan? Kto wsiada? Pilot. Pan. Super. Super. Bardzo ładnie. Brudne auto, tak. Bam. Bam zrobiło. Do błota, tak. Okej. Okej. Wyczyszczone? To teraz jakie jest auto? Suche. Suche już? Ekstra, że jest suche nawet. Bam tutaj. No, tam zrobiło bam do błotka. Teraz już jest czyste. Czyste. Bam! Bam to. Bam to. Bam zrobiło. Błota. Błoto? Następne w błocie. No to trzeba go umyć, no. A ten już wygląda jak złomek. Jest tak poobdzierany. On tak jest kocha strasznie. To auto. Kocha to auto, a to jest auto mojego brata, jak był mały. Tak? Tak. I Krzysiu też go kochał.